Ja mam takie pytanie, dzień dobry Państwu. Ja jestem prywatnym organizatorem czasów rowerowych i zabrakło mi w Pana wypowiedzi jednej informacji. Ja na przykład tutaj wykupiłem stoisko na targach za 3000 zł i ja po tych targach muszę zrobić jakąś kalkulację, czy mi się to opłacało i ile ja zarobię na sprzedanych pakietach tych czasów. Natomiast z tego co widzę, Państwo włożyliście ogromny wysiłek, również finansowy, w znakowanie tych szlaków. Czy robicie jakikolwiek monitoring tego, ile, czy te koszty się w jakiś sposób zwracają, te nakłady, te inwestycje? Czy określone środki finansowe pozostały w posiadaniu miejscowych pensjonatów? Czy są jakieś firmy rowerowe, które na przykład obsługują, wynajmują rowery albo włożą bagaże tym turystom? Czy tylko to jest na zasadzie, że znakujemy szlaki, jest pięknie, jest hura, jest wspaniale, ale jaki z tego, ile w ogóle przejechało rowerzystów tamtym szlakiem? Czy jakiś taki w ogóle monitoring jest robiony, czy tylko na zasadzie, żeby było? Ja miałem opowiedzieć o tym, jak to powstało. A myślę, że w kolejnych wypowiedziach usłyszy Pan także i te interesujące Pana wieści do Pana dotrą. No my, z mojego takiego oglądu, bo nie jest to monitoring w całym tego słowa znaczeniu. Ja mam tak pytanie po sąsiedzku, bo jak Pani widzi, my tu mamy takie stoisko w czasy rowerowe. Ja zadam takie dość prowokacyjne pytanie, ale dość uprzejme. Mianowicie bardzo się cieszę, że tego rodzaju inicjatywy są i to jest chyba pierwszy region, który dostrzega to, że szlaki rowerowe powinny być wzdłuż rzeki. Dlatego, że większość takiej turystyki komercyjnej w krajach zachodnich przebiega właśnie w dolinach rzek, w Niemczech czy w Austrii. Także ten szlak na dwa części to jest ciekawa sprawa. Natomiast zauważyłem, że otrzymałem tutaj takie informatorki i tutaj są podane miejsca noclegowe, są podane jakieś ewentualnie punkty naprawy rowerów. Natomiast czy w ogóle, po pierwsze, czy w ogóle pojawiły się tego rodzaju inicjatywy, jak firmy, które organizują takie właśnie w czasy rowerowe, że ktoś na przykład u źródeł rzeki Warty dostaje rower, mapę trasy i przewozi mu się bagaże od hotelu do hotelu, ma zarezerwowane hotele i kończy w Poznaniu albo kończy gdzieś tam w Kostrzyniu. Bo tego rodzaju turystyka ogromne przychody przynosi różnym regionom w Niemczech czy w Austrii. My takie coś robimy całkiem prywatnie w Dolinie Dunajca. I czy rzeczywiście, i druga sprawa taka bardzo prowokacyjna już, bo skoro Państwo przeznaczacie jakieś samorządowe, czy państwowe, czy inne środki na tego rodzaju inicjatywy, czy Wy kontrolujecie, jakie to przynosi później dochody lokalnym firmom, lokalnym usługodawcom? U mnie jest sprawa prosta, ja mam prywatne stoisko, zapłaciłem za nie 1500 zł, wydrukowałem prywatną mapę szlaku rowerowego za 3000 zł cały nakład, którą rozdaję wszystkim chętnym, no tam nie bardzo Pani chce rozdawać te Wasze na stoisku wielkopolskim i mi się to musi spłacić, że ileś osób kupi ode mnie wycieczkę i prawda, ja na tym zarobię. W jaki sposób region zarabia i czy jest w jakiś sposób kontrolowane na tego rodzaju właśnie inicjatywach, jakie Pani tu opisała? Dziękuję za te pytania. Powiem, nie ma w Wielkopolsce, nie znam w Wielkopolsce żadnej firmy, która zajęłaby się tego typu usługami.